Hejo, hejo, hejo. Zobaczcie, z jaką niezwykłą książką dzisiaj do Was przychodzę. Będzie to recenzja maski pani Anny Kasiuk. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Dlaczemu. Swoją premierę miała 5 kwietnia 2023 roku. I powiem Wam, oj, powiem Wam, to dopiero niezwykła książka. Autorka wpierw kusi nas świetnymi wątkami kryminalnymi, morderstwem i sprawą, jaka się toczy, żeby odnaleźć tutaj zabójcę. Jednak przemyciła tutaj gorący romans płynący pożądaniem. No powiem Wam, że postacie doskonale znały się na grze wstępnej. Dodatkowo atmosfera pomiędzy partnerami, którzy prowadzą śledztwo w sprawie zamordowanej kobiety, była tak gorąca, że można było ją kroić nożem. Zakładali jednak na siebie maski, by ona nie pokazywać tego, że on bardzo ją pociąga. Nie chce zniszczyć ich pracowniczej, partnerskiej relacji, której dzięki wzajemnie się uzupełniali w tej pracy. On jednak niby delikatnie sugeruje jej, że bardzo jej pragnie, aż momentami, kiedy autorka opisywała, jakie dreszcze przychodziły po nim, bądź jak budziło się w nim podążanie, to pożądanie, to czytający po prostu tak mega to odczuwał, że tu lepiej nie ma nic, nie ma co tu po prostu co dodawać. Ale powiem Wam, że jest na tyle inteligentny, że nie chce siłą na nią napierać z uwagi, no przez to, co przeszła kiedyś. Przez jakiś czas też nie wiemy, co to było, ale zgrabnie jest to wplecione w treść, by im dalej, tym jakoś tak bardziej i więcej to było ukazane, więcej zdradzone. Wiecie, to taka prawdziwa petarda ze spowolnionym wybuchem, która najpierw delektuje czytelnika, ukazuje, jaki może mieć potencjał, po czym go realizuje. Dodatkowo poruszony został tutaj temat zaspokajania swoich fantazji intymnych w dość nadmiernej ilości. Wracając jednak do dalszej treści książki, postacie będą miały co robić, gdyż tropy zaprowadzą ich do miejsca bardzo mało bezpiecznego. Czyżby zatem rozwiązanie sprawy miało nie nastąpić tak szybko? I czy między dwójką policjantów do czegoś dojdzie? No i kto tak naprawdę stoi za sprawą śmierci kobiety? No, słuchajcie, dotąd nie spotkałam się z tak dobrze napisanym kryminałem, z domieszką wyszukanego romansu. Czytając, człowiek od razu przypadnie. Naprawdę, sporym plusem jest tutaj, jak widzicie, duży druk oraz bardzo krótkie rozdziały, które naprzemiennie ukazują życie przyszłej ofiary i czasu po jej śmierci. Spodobały mi się też postacie, które no zawsze czymś się odznaczały i miały jakieś sekrety, tajemnice, których oczywiście nie chciały nam na początku zdradzać. Każda postać ma za sobą raczej niemiłe przejścia, ale wychodzi na to, że żyły tak jak chciały, bądź tak jak umiały, jak potrafiły. Ja książkę Wam bardzo polecam. Mówię, kryminał plus wątek romansowy. Jeżeli jesteście taką pozycją zainteresowani, no to powiem Wam, że z pewnością Wam będzie się bardzo podobała. Mega jest to napisane, strasznie mi się podoba. Tak szybko przeczytałam, a na końcu żałowałam, że po prostu za szybko czytałam. Ja się z Wami żegnam i naprawdę serdecznie, serdecznie i bardzo Wam polecam. Mega książka. Do usłyszenia, misiaki. Pa, pa.